Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale pierwszy odcinek z nowym tłem. Tak jest, jak widzicie, jest one trochę czarne, trochę białe. Jest takie właśnie troszeczkę kolorowe, no i właśnie też o to mi chodziło. No i wyglądam, myślę, że całkiem spoczko. Jeszcze jakieś tam modyfikacje niech będę robił. No bo na razie jest małe, trzeba jeszcze nieco bardziej je wymierzyć. No i też właśnie chodziło mi o to, że będę mógł nagrywać w różnych miejscach, brać to ze sobą. No i właśnie taki jest plan, że będzie to właśnie przenośne, no i będzie cały czas na takim właśnie tle odcinki. Jak Wam się podoba, napiszcie w komentarzu. No i dzisiaj przyjrzymy się zestawowi LEGO Classic. Jest to, jak widzicie, mega malutki zestawik. Dla porównania moja ręka, no jest nawet mniejszy. No i dlaczego właśnie go kupiłem? Ano, zaraz Wam o tym powiem. Jest to zestawik 11007, tak więc ja jestem Leksiut Kamila i zapraszam Was do oglądania. Zestaw 11007 LEGO Classic, zielone klocki konstrukcyjne. Jak widzicie, to bardzo mały zestawik, ale wziąłem go jednak dlatego, że po pierwsze mam słabość do takich malutkich pudełeczek, no bo wygląda to naprawdę bardzo fajnie, no a po drugie po prostu znalazłem go w Carrefourze w cenie 15 zł. Tak jest, zestawik kosztuje katalogowo chyba coś około 20-25, no ja za właśnie 15, nie 25, tylko 15 zł go zakupiłem i myślę, że całkiem było warto. No ale czy było warto, zaraz się o tym przekonamy. Nie wiem dokładnie, jaka jest tutaj liczba klocków, no ale jak widzicie, pewnie będzie ich tutaj naprawdę mało, dlatego też zrobimy sobie unboxing. Tutaj mamy Ideas Include, oczywiście mamy w środeczku jakieś pomysły na konstrukcję, no i z tyłu tak to wygląda. W planach też było dzisiaj właśnie recenzja Porsche, zestawu, który kupiłem sobie właśnie w Czechach, no ale jego recenzja powinna pojawić się dopiero za niedługo, ponieważ no, sprawy rodzinne, nie będę wam tego dokładnie tłumaczył. No a tło, tak jak przed chwilą mówiłem, jeszcze będzie drobnie modyfikowane, no ale też tego raczej nie odczujecie, no bo chciałem po prostu nagrać jakiś odcineczek na tym nowym tle i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. No i jak tutaj widzimy na dole takie oto napisy, tutaj jeszcze bardzo stary w sumie chyba logo LEGO, właśnie tego nie zauważyłem wcześniej. No nie wiem, czy to jest stare logo LEGO czy coś, napiszcie w komentarzu jak wiecie. Tutaj klot kreskowy, no i oczywiście trzy modele, które możemy sobie zbudować ze środka. Ja już kiedyś miałem takie zestawy, one pojawiły się pierwszy raz chyba gdzieś w roku 2017, 16, maksymalnie 18, no ale już dokładnie tego nie pamiętam. I tam były cztery rodzaje: żółte, czerwone, niebieskie oraz zielone, takie właśnie klocki. No a właśnie w tym roku, na 2020 rok, na pierwszą połowę, otrzymaliśmy odnowienie tych zestawów, tylko że jedynie z koloru zielonego i niebieskiego. Szkoda, bo jednak bym wolał czerwony, właśnie taki zestawiczek, no ale też będzie mniej właśnie do kolekcjonowania, jeżeli chodzi o te zestawy. Myślę też, że zakupię sobie niebieski zestawik, jeżeli ten przypadnie mi do gustu. No zobaczymy, jak ta recenzja się przyjmie. Tak więc okej, tutaj jest bardzo fajne cięcie na taśmę, które nie wykluczone, że fajnie się sprawdza niż te właśnie takie na palec. No dla dzieci na palec na pewno jest fajniejsze, tak jak właśnie ten zestawik, no bo on jednak, nie zapominajmy, że jest 4+, no ale dla takich A-folii, dla takich, co kolekcjonują pudełka, no to właśnie lepsza jest chyba taśma. Tutaj mamy też jakiś kod QR, tutaj znowu, no i po odpakowaniu mam naprawdę malutką zawartość, czyli jeden woreczek. Zobaczcie, jak iloma elementami, czy iloma, no mega małą ilością elementów. Tutaj jest ich już troszeczkę więcej, ale i tak nie za dużo. No i tutaj również instrukcja, tak więc to już myślę, że możemy sobie położyć na bok pudełeczko. No i przyjrzymy się instrukcji. Nie wiem, czy będę robił speedbuild, raczej nie. Tutaj oczywiście ten wielki znak, który mi się strasznie podoba i przeszkadza mi w tych nowych instrukcjach, tak jak już pewnie wiecie, jeżeli mnie dłużej oglądacie. Zgięta instrukcja to też nie jest nic fajnego. Tutaj mamy, wow! O, tego się nie spodziewałem, no zobaczcie. Tylko jak to jest naprawdę fajnie przedstawione. Tutaj mamy mega stare zestawy LEGO. LEGO Basic nawet mamy. Tutaj tą pierwszą kaczuszkę, bardzo dobrze znaną z LEGO. Tutaj nawet opis elementów, lokomotywę, LEGO Basic. I teraz 2020 rok, przepraszam. No naprawdę bardzo fajne rysunki. I tego się tutaj nie spodziewałem. Absolutnie takim malutkim i jeszcze klasykowym zestawie. No naprawdę super. Tutaj mamy już jakieś propozycje zestawów oraz strony, na których je sobie zbudujemy. I tutaj zaczynamy tym helikopterem. Ok, mnie jeszcze interesuje tył. Czy tutaj mamy jakieś instrukcje? No, instrukcje mamy, no ale czy mamy jakieś zapowiedzi? No tak, mamy tutaj LEGO Life oraz większe zestawy z LEGO Classic. Ja właśnie zastanawiam się nad jakimś z tych pudełek, no bo jednak chciałbym sobie coś takiego też zrobić na kanale. Tutaj mamy oczywiście płytki, ja miałem te dwa rodzaje, no i białą też myślę, że sobie zakupię. I tą właśnie walizeczkę, nie wiem, czy kiedyś pokazywałem na kanale, ale cały czas właśnie mam od bardzo dawna w sumie. Tu mam też zapowiedzi, raczej takie jakby małe ulotki z niektórymi seriami z LEGO, jest to dokładnie LEGO Friends, City i Creator.
Trochę nie łapię, że tutaj mamy kawałek zestawu. Tutaj mamy trzy zestawy, a nie, to jest jeden zestaw, tylko że trzy w jednym, a tutaj w ogóle mamy plakat. No troszkę to po frandolone, że tak się wyrażę, no ale jednak to jakoś tam jakaś reklama jest. Tak więc no, ja sobie to mega szybko złożę i widzimy się już za chwilę. Zestawik już zbudowany, tak więc omówmy sobie te konstrukcje po kolei. Zacznijmy może od takiego oto piesełka. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem dokładnie pewien, czy jest to pies, no ale tak mniej więcej on wygląda. Tak więc mu się przyjrzyjmy. Tutaj ma on na pewno bardzo fajny nosek. No jest on zbudowany po prostu z groszka, no i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Od przodu wygląda to super, jeszcze lepiej z profilu, no ale od boku już troszkę gorzej, chociaż widać, że on jakby próbuje siedzieć. Znaczy próbuje, no tak to mniej więcej chcieli nam przekazać. No i wygląda to całkiem okej. Tutaj również ma on dwa takie oczka, jeszcze jedno jest na zapasie, tak więc fajna sprawa, jeżeli chodzi o oczy. Chociaż są większe zestawy z LEGO Classic, gdzie jest więcej oczu, no ale tutaj też za dwie dyszki, chociaż w sumie za 15 zł, tak więc naprawdę fajna cena, jeżeli chodzi o takie oczka. Tutaj mamy też dwa study, do których przyczepiamy sobie tą buźkę, no i ona się faktycznie trzyma, no ale przy jakiejś większej zabawie młodszych dzieci, no to ona może pęknąć. Też chciałem dodać, że ten zestawik właśnie kupiłem dla nieco młodszych odbiorców na tym kanale, bo też wiem, że takie tutaj właśnie są. Jeszcze chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten kolor płytki, no bo nie jest to taki zwyczajny zielony. Tutaj dla porównania dodałem Wam właśnie ten oto klocek, no i widzicie, że ten jest właśnie jaśniejszy. No i w sumie fajnie, bo nie pierwszy raz, ale myślę, że no rzadko spotykam ten oto klocek. Tutaj też właśnie ten piesek jest w pozycji siedzącej, jak widzimy, ma jakąś taką szyję, jakieś takie, niech będzie, że uszy, no i również z przodu tutaj takie właśnie oto nóżki. No i myślę, że też siedzi on na trawie, no i tutaj jakby czegoś mi zabrakło, może trzeba by to wytajlować, no ale jednak jest to mały zestawik i tak przeznaczony dla mniejszych dzieci, więc w sumie piesek wygląda całkiem fajnie. Jakby co to widzę, że tutaj właśnie odbija się światło i nieco jest za jasno. No a to też problemy spowodowane tym, że nie jestem aktualnie w domu, tylko gdzie indziej nagrywam ten odcinek, tak jakby na kolanach, tak jak to się mówi. Więc troszeczkę właśnie może być zbyt jasno, nawet na klocki. No ale jak wiecie już i mogę wam tutaj powiedzieć, że są to początkowe etapy tworzenia tego tła, więc za niedługo myślę, że odczujecie lepszy właśnie komfort odcinków i tak dalej, i tak dalej. Tak więc teraz zabierzmy się za ten oto helikopterek. No tak samo jak piesek. Wygląda on całkiem fajnie. Jest też nieco dla młodszych odbiorców, tak samo jak i sam zestaw. No ale wygląda on moim zdaniem naprawdę ciekawie. Od dołu wygląda w ten sposób. Tutaj mamy użyte po prostu dwa takie elementy. Może po prostu tutaj trzeba by dać jeszcze śligacze, chociaż w sumie, no wygląda to ok, tylko przy właśnie większej zabawie może to odpaść, tak samo jak mordka tamtego pieska. Dobra, zamocuję to sobie z powrotem. Tutaj też mamy szybkę w takim niecodziennym elemencie i to wygląda na pewno ciekawie. Tutaj jeżeli chodzi o te śmigło, no to jest one prosto skonstruowane na takich oto elementach, o tutaj. No i oczywiście jest to ten kręciarz dobrze znany, ale i tak wygląda to całkiem uroczo. Tutaj też chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten element, że jest on zbudowany w ten oto sposób i wygląda to całkiem okej. Tutaj z tyłu też mamy te mniejsze śmigło z helikoptera, no i wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. No i ostatnio moim zdaniem najfajniejsze z wszystkich trzech konstrukcji, czyli drzewo, które możemy też dołożyć do jakichś swoich makiet, na przykład ulicznych, gdzie rosną takie małe drzewa, albo kupić ten zestaw naprawdę w wielu sztukach i zbudować sobie po prostu jakiś las, no albo coś w tym stylu. Naprawdę fajne to jest to drzewko. Moim zdaniem wyszło całkiem spoczko. Ten kształt też jest fajnie zachowany przy takim małym właśnie zestawiku. Tutaj po bokach mamy jakieś jakby liście, coś takiego. Tutaj oczywiście jest też taki brązowy pień. No i jest to też zrobione tak, żeby było widać, że to drzewo właśnie stoi na trawie. Z tyłu wygląda to tak. Mamy tutaj miejsce na przekabacenie, po prostu wydziedziczenie z tego miejsca tego jabłka i daje je właśnie tutaj. No jabłuszko też niezbyt rzadki może, ale też rzadko pojawiający się w sumie w LEGO element, czyli taki oto czerwone jabłuszko. Tutaj je oczywiście z powrotem przypnę, no i wygląda to naprawdę fajnie. Od góry nie jest to wytajlowane w żaden sposób, no ale oczywiście jest to, tak jak już kolejny raz wspominam w tym odcinku, zestaw przeznaczony dla młodszych odbiorców. No ale drzewko na pewno na plus. Szczerze powiedziawszy, jestem przekonany do tego zestawu. Jeżeli szukałbym jakiejś liczby zielonych elementów, no to na pewno właśnie teraz bym sobie kupił ten zestawik jeszcze w wielu sztukach, no ale przynajmniej w jednej. Też mam kilka klocków zielonych właśnie do jakichś własnych konstrukcji i moim zdaniem naprawdę spoczko jest ten zestaw, jeżeli chodzi o elementy. Jeżeli chodzi o elementy zapasowe, mamy tutaj właśnie kilka klocuszków. Takie wam tutaj pokażę. Mamy jakąś roślinkę, która tam właśnie
odgrywała rolę liścia. Mamy też jeden brązowy groszek, tutaj serek, jakiś tajlik oraz jest tutaj również element z nadrukowanym oczkiem, tak więc to na pewno na plus. Moim zdaniem zestawik naprawdę zasługuje na uwagę, no bo te zestawiki z Classic też czasami mają fajne elementy, tak samo jak i ten zestaw. Są one bardziej prostsze niż ogólnie w Lego są elementy, nie ma tu jakichś takich szczególnie ekskluzywnych dla tego zestawu klocków, no ale jednak myślę, że warto się nad tym zestawem pochylić, jeżeli ktoś z Was się nim interesował od dłuższego czasu. Ja nie wiem, czy kupię niebieski zestaw konstrukcyjny, kreatywny i tak dalej, jeżeli nie będę miał po prostu pomysłu na jakiś filmik, albo po prostu będę chciał sobie znowu pobudować taki malutki zestawik, no to myślę, że jak najbardziej zakupię coś jeszcze z Classic, a ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu, jeszcze raz Wam proszę, żebyście napisali w komentarzu, czy podoba Wam się to tło, ja jestem do niego przekonany, bo wygląda to jednak nieco profesjonalnie niż takie właśnie poobijana ściana, no i myślę, że to by było na tyle, tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!